Hej, witam w kolejnym odcinku z serii projektu gry Enderal, czyli tak naprawdę modyfikacji do Skyrima, która to modyfikacja de facto stała się całkiem osobną grą. Ja jestem Gregus Maximus i zapraszam do oglądania. Na wstępie również zachęcam Was wszystkich do zasubskrybowania kanału wraz z dzwoneczkiem, ustawienia eleganckiej łapeczki w górę, komentowania, udostępniania dla poprawy zasięgów. Zapraszam również do dołączenia do Gwardii Gregusa, do odwiedzenia mediów społecznościowych. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem, jak również w przypiętym komentarzu, przepraszam. No niestety dzisiaj trochę będę się jąkał, być może częściej niż zwykle. A więc nie przedłużając, zaczynajmy kolejną przygodę. Ja już dokładnie nie pamiętam, gdzie mieliśmy dalej iść. Wiem, że znaleźliśmy drogę jakby wyjścia z poprzedniej lokacji. Musimy się przejść po prostu przez ten labirynt, przez ten cały labirynt. Możemy tu paść? Tak. No trudno. Wpadliśmy. Ok, bo będziemy musieli tutaj przeczesać wszystkie oczywiście zakamarki. Tutaj już widzimy jakąś machinację krasnoludką. Ojojoj. Ojojoj. Ojojojojoj. Gdzie my jesteśmy? Czy my musimy iść w dół, czy nie musimy iść w dół? Czy jest jeszcze gdzieś tutaj inna droga? Sprawdźmy, czy w ogóle mamy jakieś inne szaty. No ja. Stara szata. Zużyte ubrania. O, to może chociaż takie coś będzie lepsze. Ale butów nie mamy nadal. Trudno. Nie widzę tutaj też. Interakcja, lodowa łapa. Udało Ci się znaleźć lodową łapę. Znajdziesz się w swoim ekwipunku w pożywieniu. Ich zjedzenie skutkuje stałym zwiększeniem udźwigu o 1 punkt. Zwoje pożywienie. Lodowa łapa. Na stałe zwiększa twój udźwig. O 1 punkt. No ciekawe. Ciekawe, czy jeszcze jakieś efekty ma, czy nie? Kurczę. Zbieramy sobie może, jeżeli znajdziemy oczywiście, pozbieramy sobie ich może większą ilość, jeżeli takowe będą, i teraz później je zjemy sobie. No dobrze, nie widzę tutaj żadnych innych przejść oprócz tego, co niedawno znaleźliśmy, czyli tutaj. Tutaj chyba więcej też nic nie ma, nie widzę nic w każdym bądź razie. Chyba raczej nic nie ma. Zobaczcie, już podobnie jak w Skyrimie zresztą, pierwsza lokacja, a raczej wyjście z jakby prowadzenia ze Skyrima zajęła nam też prawie około 2 godziny. Też chyba jakoś co 2 odcinki, jak dobrze pamiętam. Jeden dłuższy, natomiast tutaj no to jest powtórka z rozrywki, że tak powiem. To tutaj mamy jakieś młyny. No proszę, oj, kuperek tam się znajdzie. Enderalański pens, no proszę. Pieniądze. Pieniądze. Jak nie chcę pieniędzy, znaczy pieniądze też się przydadzą oczywiście, ale wolałbym na przykład jakieś Księga Czarów. Łaska. Mikstura many. Mięczała. Okej. Okay. Coś tam się tutaj otworzyło, jakieś chyba przejście, czy coś takiego, nie wiem. O, ktoś tu zginął nawet. Puchar, zwłoki. Ludzkie mięso, no nie będziemy jeść ludzkiego mięsa. Aha, podniósł nam się młyn, dzięki czemu możemy po prostu pod nim przejść. Pewnie zaraz się zawali. Kto mnie tu wygrał? Kurczę, ale my nie mamy żadnej broni. W sensie nie mamy... Patrz, nawet podobnie w Skyrimie. A to, o kurczę. O, to jest. Żeby ja błotny, no proszę. Będzie w nas czymś rzucał. No, jak widzimy nawet nowe efekty dźwiękowe. Specjalnie zostały nagrane właśnie tutaj na potrzeby projektu. O, ale mu się regeneruje. Dobię szybko. No nieźle. Udało nam się. Udało ci się zdobyć punkty doświadczenia, zdobądź ich więcej, aby awansować na wyższy poziom. Drobny klejnot duszy. Księga Czarów. Pioniczne pchnięcie, poziom pierwszy. Uwalnia pioniczną falę, która zadaje ludziom stworzenia 3 punkty obrażeń, zadaje 2 dodatkowe punkty obrażeń dla zahipnotyzowanych wrogów i zbycha ich do tyłu. Siła pchnięcia zależy od zdolności psianki. Pioniki. Para żelazna strzała i zakrwawiona czaszka. Ej, chyba wychodzimy już z tego labiryntu tunelu. 8, czyli gdzieś jeszcze tutaj możemy coś pozbierać. Aczkolwiek no... Chyba nie. Chyba już tutaj nie, ale tutaj gdzieś coś jeszcze widziałem. Jakiś chyba tak kuperek. Dół to gwoździe, nóż i plany, łuk myśliwski. O! O! Tutaj będziemy zdobywali sobie plany i dopiero później będziemy mogli prawdopodobnie. A to by się zbugowało, czy to tak ma wisieć? A jednak tutaj stało nie z tyłu na plecach, tylko z boku jakby. Fajnie, fajnie. A więc będziemy zdobywali plany, dopiero z tych planów będziemy mogli nawet będziemy musieli, żeby zdobyć jakieś, żeby wytworzyć jakiś przedmiot, pierw chyba będziemy musieli właśnie zdobyć czy też kupić, gdzieś znaleźć plany przedmiotów takich jak właśnie łuki czy inne bronie. To by było na tyle. Zobaczmy, czy uda nam się już wydostać się z tych przeprowadzić do słonecznego wybrzeża. Zgodnie ze starą legendą, w najgłębszych czeluściach. Nowy początek. Bierz dynie, które przyspieszają regenerację zdrowia. Zbierz grzyby many, które przyspieszają regenerację many. Dynie przyspieszają regenerację zdrowia, no proszę. Żeby dynie znaleźć drogę przez wąwóz. Udało mi się znaleźć wyjście z opuszczonej świątyni, które doprowadziło mnie do wąwozu. Chyba w końcu jestem w Enderal. Czuję się na twoja. Skąd wzięły się u mnie te dziwne zdolności? Magia, moce. Może chodzi o ten sen, bo to bliskie spotkanie ze śmiercią. I znaleźć wszystkiego muszę najpierw wyjść z tego wąwozu, potem zobaczę co dalej. Okej. Zatem pozbierajmy tutaj te dynie, tak jak nam tutaj sugeruje gra. Podoba mi się nawet to słońce takie inne trochę niż w Skyrim. Te promienie widzicie? Oświetlika sobie złapiemy, bo czemu nie? Dynia. Teraz kurczę, które tu grzyby nam będą regenerowały magię? To jest pytanie. Trzecia dynia, czwarta dynia. Kurczę. Ale tutaj mamy mnóstwo jeszcze, zobaczcie, mnóstwo. Chodźcie, to są kamienie. Mocy czy coś takiego. Dobra, nie nam się od razu uda znaleźć, ale grzyby? Zbierz grzyby many. No dobra. Mamy 5 dyni wykonane. Natychmiastowe przywrócenie zdrowia księżycowa marchew. Stoki roślin mają właściwości lecznicze. O kurczę, może jeszcze grzyby mamy. Puszczona wieża, bo później sobie do niej wejdziemy oczywiście. Tutaj mamy jakieś widać. O nie, no nie chcę spać tutaj w dół, ani tutaj. O nie, chcemy tak zrobić, wolę to przejść właśnie w tradycyjny sposób, czyli przez jakieś przejście, tak jak tutaj przez przejście prawdopodobnie... Przejście będzie prowadziło prawdopodobnie przez... opuszczoną właśnie tutaj naszą wieżę. Wszystko bardzo lubię właśnie tutaj... Patrzcie. Uwielbiam tutaj takie rzeczy. To jest kolejna jakaś dyna. Zapomniana świątynia. Kolejny drzewek many. No nieźle, łuki. Dobra. Oczywiście sobie tutaj tę świątynię przeczesamy, ale to powiedzmy, że za chwilę. Najpierw nas czeka tutaj przeprawa przez opuszczoną wieżę. I przy okazji trzeba posłuchać tych. I oczywiście trzeba będzie jakby szukać tych grzybów many jeszcze. O, mamy 3, dobra. Fajne. Więc udało się zabrać. Teraz musimy znaleźć wyjście z wąwozu. Dobrze, zatem przejdźmy może przez tą kluczową wyjeżdżę. O, udało się. Złom pradawnych narodów. Misa pradawnych narodów. Pradawnych narodów. O kurczaki, ja pierdzielę. Księga czarów ogniste, ukąszenie, poziom pierwszy. Mam trochę tych książek już. Zwoje, prawda, do ognia. Tutaj mamy księgi. Mamy 3 czary. Nauczyliśmy się 3 czarów i mamy zejście w dół. To czy to jest bezpieczne? Czy nas tutaj nikt na chwilę nie zaatakuje? Używaj pułapek, aby zdobyć przewagę nad wrogami. Też ma niezłą regenerację zdrowia. No niestety może nas tutaj nieźle poturbować. Pięć strzał nam zostało. Okej, udało się. Stara żelazna stała i ultra. Strzały nam się do łuku skończyły. Osiągasz poziom 2, otrzymujesz 5 punktów wiedzy, 4 punkty rzemiosła i 1 punkt wspomnień. Aktualne atrybuty: zdrowie 90, mana 88, kondycja 95. Wybierz atrybut, który chcesz rozwinąć. Aha. Zdrowie 90, mana 88, może zdrowie. W zakładce konfiguracja modów można zmienić wpisany klawisz. Praca modów. Enderal. Menu postaci medytacja. Duchowe wezwanie zjawy. Wierzchowca. Menu postaci to jest pod H. Aha. Aha. Branie doręcza 18, lekki pancerz 17, 19 alchemia, no proszę. Psionika pozwala jej wyznawcom kontrolować umysł swoich wrogów. Im wyższa umiejętność psioniki, im mniej many kosztują czary psioniczne. Elementalizm. Uczniowie elementalizmu są w stanie wykorzystać moc żywiołu przeciwko swoim wrogom. Słuchajcie, oni tutaj nam coś... A, wspomnienie jakieś. Punkty wspomnień właśnie o to. Do odblokowania i rozwijania talentów i wspomnień potrzebujesz punktów wspomnień. Możliwe jest rozwój 11 różnych drzew wspomnień. Punkty wspomnień otrzymujesz wraz z awansem. Z każdym awansem otrzymujesz punkty rzemiosła, potrzebujesz do skorzystania z poradników rzemiosła, które podnoszą twoje umiejętności rzemieślnicze. No, nieźle. Punkty nauki, z każdym awansem otrzymujesz punkty nauki, potrzebujesz ich do korzystania z ksiąg wiedzy, które zwiększają twoje zdolności związane z walką. Księgi można kupić od sprzedawców lub znaleźć w świecie. Bo rozumiem. Kondycja. Kondycja wykorzystywana jest do szybkiego biegu. Patrzę, mam zapytać jak P mamy. Wszystkie i aktywne efekty. Tajemnicza gorączka. Czujesz się dziwnie, jest ci zarówno zimno, jak i pali cię gorączka. Znacznie ciężej jest ci się skupić. Był ci zmniejszone siane punkty. Chemia kultura. Weźmiemy jeszcze lekki pancerz i bronię doraczą 2, kondycją 10, a chemią 4 punktów. Tu nam się oczywiście udało. I czy nic tam było? Jeden z... Była krzysztofowa moneta. No nieźle. O, jeszcze jakieś drzwi. Koneczne wybrzeże, to chyba tam. Chyba te drzwi, co prowadzą na dół, a tutaj? Ileż tu jest zakamarków do zwiedzenia, o mój boć. Tutaj nam braknie dnia, żeby to wszystko pozwiedzać. No i mamy para szatałów, włóczęgi, mieszek, plecak, ciężkie skórzane rękawice, mniejszy klejnot. Pochodnia. Okej. Całkiem czy coś jeszcze mam tutaj góry. Coś u góry znajdziemy. Już chyba kości, czaszek, raczej chyba nic. Przydałby się jakiś kuferek jeszcze. O, jest kuferek. Została, jak widzimy, różnica jeszcze tekstura kufrów ze Skyrima. Stary kufer. Kostur płomieni. Rozum błyskący zadaje 5 punktów obrażeń na sekundę. Płonące cele ponoszą dodatkowe obrażenia. Księga czarów. Łaska. Poziom pierwszy. Weźmiemy to, może gdzieś sprzedamy. Może uda się nam sprzedać to. Mikstura zdrowia zjedczała. Okej, czy to wszystko tutaj... O, mogliśmy znaleźć. Chyba to wszystko. Dobrze. O. Kradocz na brzeżu. No nieźle. Pełno trupów po drodze znajdziemy. Oby obieży świat. Sięgać harm. Kłanianie życia. Pilów. Rękawice, stara żelazna skała, szaty, przybiki. Łamliwy długi łuk. Możemy sobie poczekać? Rozumiem, nie możemy czekać. W takich oto miejscach. Czy koniecznie musimy tutaj zejść? Cięższe walki wymagają taktyki. Wciśnij M2 w czasie blokowania, by uderzyć przeciwnika. Nie doczytałem. Nie mamy żadnych chyba wytrychów. Natomiast kurczę, chyba tam podejdziemy do góry. Możemy użyć szybki jump. Jakimś cudem się udało. Jakoś tam pomału się chyba regeneruje nam do torowie. Dowolny kwiat Malpasa, czy czegoś tam. Jest chyba jakieś śmiejeste mocy, czy coś takiego. Co my tu mamy? Stary kaptur włóczęgi. Mieszek. Żelazny miecz. Nóż, stara żelazna strzała. Pomniwy długi łuk, stary miecz. Zdarzenia 4, a tutaj mam też 4. Stara szata włóczęgi, pancerz 11. Ciężki pancerz, to weźmiemy na razie to. Trzewiki jakieś. O, jeszcze kaptur mam włóczęgi. Trochę pancerza mam tutaj. Doda. A, nie wiem skąd ta gorączka, dobra. Ambrozja zmniejsza gorączkę. Okej. Całe nam tutaj zdrowie przyprosi. Super. Aha, medytację możemy robić. Tak. Właśnie, trafiliśmy do świata, którego nie... Interakcja. Losowiec, kupienie, przebiegłość. Zjawy zadają większe obrażenia łukiem i mają większe szanse na zadanie obrażeń krytycznych. Poziom pierwszy, szansa na zadanie obrażeń krytycznych wzrasta o 7%, a umiejętność łucznica wzrasta o 7 punktów. Szansa na zadanie obrażeń krytycznych. Okej. Ale nam to coś dodało? Nie wiem, gdzie jesteśmy, w jakimś dziwnym świecie. Nie wiem, o co tu chodzi. Ktoś nas tutaj przywołuje. Ciężki skórzany pancerz. Lampa. Byliśmy jednak chyba tam. Przejść sobie do góry. A być może uda nam się jeszcze. O kurczę, trawy błota. O my god. Ale się przestraszyłem. No nieźle. Nie ma tu nic? Chyba nie. Niestety chyba nie możemy. Tędy bynajmniej nie możemy wrócić. Musimy znaleźć inną drogę powrotną. A tutaj czekajcie, tutaj jest jakieś miasto chyba. Coś takiego. Tak jest. Odpowiedzi oznaczone. Now would you look at that? I knew I'd seen someone scrambling in the mountain. What brings you here, my sir? Who am I? Findelires, apothecarius by my path. Pleased to meet you. And you are at Suncoast, in the south of Enderal. Where are you from? But wait, don't tell me. I know that accent. There we go. Everything's locked up. At least for the night we should. Wait a second. Who's that? Just an adventurer on his way. No reason to worry. No reason to worry? For heck's sake, Finn. How do you know that this guy isn't with the bandits? You said you'd call me if anyone showed up. And now you're standing here, having a chat with him as if this were the bathing house of Ark. Lo and behold, we are still alive. Now, is there anything else, Carbos? I've got my eye on you. Touch any of our stuff, and you'll regret it. Unbelievable. May I present Carbos as he lives and breathes. Sorry about that just now. That's just how he is. In any case, if you don't need any more help, I'd suggest you move on. Follow the way east behind the dam house. It'll lead you to a village called Riverville. Ah, here, take this. Truth be told, you don't look so healthy. Your eyes. Ah, well, whatever. Możesz powiedzieć mi coś więcej o tym regionie? What can I tell you? This is the Suncoast in the south of Enderal. A pretty peaceful area. And, well, that's pretty much it. I think you should ask the people in Riverville if you want to know more. They certainly have some stories to tell. To an adventurer? If you ask me, what you need before you adventure anywhere is some good old-fashioned shut-eye. But yes, there are some places. The Three River Watch, for example, right there below the stone arch. It was once an old trading post, but now it's full of shady characters. Ah, and there's also a big Pyrian ruin south of it. Pod moimi oczami, może nie, może tutaj jeszcze mówiłeś coś, że jesteś aptekariuszem na wybranej ścieżce, co założę przez wybraną ścieżkę. Na czarnego strażnika, która jest stopada. My path is my role designated to me by Malthus. A kind of calling, if you will. Rozum. Not exactly. Malphus designates our place in society, generally the same one our fathers and forefathers occupied. I walk the path of the Erudites, and there's also the manufacturers, the sublimes, and, of course, the pathless. Within these roles, we are free to choose a profession, but certain vocations that are available to an erudite are not permitted to a manufacturer, which is one path below. However, below does not mean that it is in any way inferior. Everyone on Enderal does what they do best, and who would know better than the gods what exactly that is? In the folly of my youth, I might have thought about it, yes. But then I realized that half of what goes wrong in I am interested in living the righteous path and to contribute to the preservation of my people. That's enough for me, and only the faithful will be granted the eternal pass upon death. Men or women who have never received the path consecration, or those who have broken their path, brigands, glimmer dust smugglers, murderers, well, you know. And over here, there's a rumour that the Golden Queen has a weakness for men in gowns. Seriously, be careful with that kind of gossip. I know you don't mean any harm, but there are a few who might consider... Maybe. But if I look at other countries, even within the civilized world, it's hard to find a people as peaceful as ours. Yeah, why not? Show me what you've got. Maybe I have some things you can use. Wybierając go ludzi, kające ceny kupna są wyższe od cen sprzedaży. No to lokalno znajdziesz imiona, za ich pomocą możesz przechodzić pomiędzy punkiem. To wiem, to jest przecież już znane ze Skyrima. To ty masz ambazję. Ile to kosztuje? 215, ja ten nie ma pieniędzy niestety. Być takowo. Mogę ci jeden łuk sprzedać. Mogę ci sprzedać. Powiedzmy 6 bloków. My tu już mamy jeden nóż. Rękawice, szara, szata włóczęgi. Dwie szaty. I zużyte ubrania warte 0, ale i tak ci to sprzedamy. Co my tutaj mamy jeszcze? Czerwony kwiat, tutaj nic. Księga czarów. Możemy to sprzedać, no? Ile to kosztuje? 11. Mamy moc ciężkie, to oczywiście zapasowe, dół to gwoździe, lampa. Dół to może sprzedać, lampę możemy dać mista pradawnych narodu. Młotek zostawimy, nóż. Piła. Lany, łuk myśliwski. Niszczona książka. Pradawna kryształowa moneta, to zostawimy. Puchar. Do pradawnych narodów. Ta butelka powinia, ruda żelaza, wytrych. No mamy 3 wytrychy nawet, no proszę. Niszczona książka z złą pradawnych narodów. Aha. Te wszystkie złomy. Żelazny garnek. Możemy sobie to posprzedawać, aha. Na razie to wszystko. Dziękuję za pomoc. A jaka jest wasza historia, co to robicie? Oh, nothing spectacular, I'm afraid. We gather herbs, but you should stop by one day if you're in the area. Someone who scours Pyrian ruins and survives could surely be useful to the apothecary and help us find some things. There's something peculiar about you. I don't know how else to say it. I would examine you myself, but we don't have the right equipment with... Who knows? Maybe you caught something in that temple. Don't mention it. I wish you a quick recovery and safe roads. Walk blessed. Carbos, do we need this still tomorrow? Or can I clean all the tools? Places, Finn, I'm playing. Don't bother me. I guess that means no. By the righteous path? What happened to you? You look as if you've met the Black Guardian himself. Fever? Well, there could be many causes. Wait a moment. I think I... Take a seat at the fire. Oh, so now we're going to potions for complete strangers. Well, if the strangers are about to die of fever, then yes. There was that oath we swore once, remember? To help the afflicted, to... whatever. Thank you. Gruntroots. Ah, here we go. A więc jakąś miksturkę mi tutaj przyrządzi nam, byśmy troszeczkę podrobiali. So, let's see. Sheer cup, some water. Ha! Done. I can't make any promises, shit. But... Finn, the still! They've hit me. Do something, damn it! Do something! Oh no! Oh, sod it! Do I really have to watch every step you take? That was a fucking close call. Hey, I'm sorry, all right. We'll pick up a new one in Ark. Yeah, and you're paying for it. Here I thought this bloody day couldn't get any worse. This day isn't getting any better. Here, drink this. It'll help you. See, you already look a lot better. Still, you should let a priest take a look at that fever as soon as possible. The grunt root potion will wait. What, you mean the still? Bad quality, and too much heat I'd wager. But, yeah, whatever. Explosion. I'm not sure I follow. Well, that'd be great, wouldn't it? Findelires. Died in 8234. Cause of death, exploding still. Ha ha. Look, I really don't know what you're talking about. Maybe... Wait a second. What was that? I could have sworn I saw something moving over there. Oh shit! What the? Carbos! They've hit me, Finn. Those... bastards. Więc możemy przewidywać przyszłość. Carbos, I do something, damn it. Now look at that. Our mysterious survivor has awoken. Jespar Matumiel Dal'Varrich. Jespar for short. And you, my friend, are at my very own campsite. Before you ask, yes, the bandits... The only reason you're still alive is that the impact of the explosion threw you right into the thicket. Most of your injuries are only superficial, but your fever... Well, that's a different story. I was on the perimeter, and no, I didn't help, for two reasons. One, I was outnumbered. Two, I'm quite fine. I wish I had a more heroic answer, but I don't. Sorry. Quite a lot, actually. You're suffering from Arcanist's fever. Honestly, I'm surprised the old apothecarius didn't see that. Let me guess, you're suddenly capable of doing things you previously knew only from the bard songs, right? You're unusually strong, you have reflexes like a cat, and drinking potions or any kind of magically infused substance leaves a bitter afterglow in your head. Well then, congratulations. Your magical talent just blossomed. A bit late, given your age. Put simply, the fever is a result of your body not being able to cope with it. It's not much of a problem for now, but if you don't let an Arcanist treat you sometime soon, things are going to get grim. Contain it, not cure it. From here on out, you're always going to be a little more sensitive than someone without magical gifts. But that's tolerable compared to what your magic will allow you to do. Prone to certain conditions. As I said, your fever will get worse if you drink healing potions, but you'll also be a lot more susceptible to nightmares and those kinds of things. Also, you should be very cautious of areas with magical contamination, such as Thalgard in the east. At first, diffuse headaches and general unease. Later on, your eyesight will blur, your limbs will grow weak, and you'll get a maddening itch all over your body. If you leave it untreated for too long, you'll either die or turn into an Orbaya. Orbaya. Yes, it can kill you. Everything has its price, as the wise hermit likes to say. And an Orbaya is basically a giant undead version of yourself with tumors and pus all over your body. Just, well, there's ambrosia, but for an uncontained fever, it'll... Later, you can drink it whenever the fever gets worse. The stuff looks and tastes like undead sweat and is bloody expensive, but it's the only thing that really helps. You have visions? Are you sure? The Andralian spider plague is known to cause visions in the infected. And if this is what you caught in that old temple, you might as well start digging your grave, because your limbs will start falling off in a few hours if you don't do something about it. Relax, friend. That plague doesn't exist. I have no idea what kind of vision, but your reaction showed me that you're trying to keep something from me, and that's a bad idea if you want my help. You know what? As I said, someone needs to contain your fever as soon as possible, and as it happened. But in return, I want you to tell me everything. What did you do in that temple, and what's the... I can't put my finger on it, but there's something strange about you, and that intrigues me. What do you say? Well then, the stage is yours. I see. My condolences for your loss. So, let me summarize. You somehow survived getting thrown into the open sea, and while you were half dead, had this dream in which you saw burnt bodies and a blinding light? Huh. And you also said that your magic didn't develop gradually, as it usually does, but all at once, right? Well, that's quite the story. I guess you know how absurd it sounds, but for some reason, I believe you. I've met a lot of liars in my life, and you aren't one of them. All right, it's settled then. I'll introduce you to my employer and ask him to treat you. Before we leave, however, there's something else I need to take care of, and I could use a hand. The sooner we get that done, the sooner we can make for Ark. Ark? Walls high as towers of iron-hard stone rest alone in the mountains in granite enthroned. Never decaying, the ages surveying, guarded by Malphus, and blah, 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 and so on and so forth. Hey, you're going to see it soon. Up to you. But without me accompanying you, the guards won't let you into the Sun Temple in Ark. And that's the only place you can get your fever treated. Well, aren't you curious? I work for the Holy Order. Yeah, but they're more than just a military unit here. Enderal belongs to Malphus, the guardian god, and the order answers directly to him. In other words, they're calling the shots here. No king, no queen, no council, just an order of noble warriors always looking so stern and joyless that you might think they're struggling with constipation. Splendid! You'll need some information before you can help me, though. I take it the fact that Vin has seen better times hasn't eluded your attention, has it? For the last 2 years, there have been wars and unrest everywhere. And even though in Enderal there is officially peace, there are peculiar things happening here, too. Normally docile animals and petiers attacking wanderers in the open. The dead awakening in hordes. It's unsettling, to say the least. The strangest thing, however, is the red madness. Yeah. It's some kind of mental illness that makes people lose their mind. Just a couple of weeks ago, he was drunk, but that doesn't explain why he screamed things like "Fear the light" while he was doing it. Or a young woman of noble path who set her own house on fire while her family was asleep. Now, you might say that these kinds of things happen, but by now there have been more than a dozen incidents, and the fact that the afflicted's eyes glow red while they go rampant has made people call the disease the red madness. Thing is, some weeks ago it happened again. Only this time it was a magister from the Holy Order itself. A teacher who instructs the novices aspiring to become keepers. His name was Yarrow. a man with more than 60 winters on it. Well, according to the sole survivor, he entered the teaching room that day as usual, but instead of giving his lecture on alchemy, he gave a strange kind of speech where he kept going on about how mankind is corrupted and that it has succumbed to the void. Then his eyes started glowing, he locked the door and blew himself up in a magical explosion. I'm not one for vows and austerity, so my specialty is recovering lost things. Treasures, tomes, and the Order hired me to do just that. They want to know how a man like you, and thus if there's something like a pattern to this malady. Doesn't matter. Yarrow grew up in a small village not far from here, and according to the Order, he visited it quite often after his partner. What I want your help with is finding clues as to why he did what he did. Great! First of all, I want you to travel to Riverville and talk to an old man named Alfred, a childhood friend of Yarrow's. Ask him what he makes of the incident, and whether... Secondly, a farm boy told me that he saw Yarrow throw something into the sea during his last visit there. The winds have been blowing inland the last couple of days, so go search the shoreline and see if it washed up. I myself will take a look at the house Yarrow grew up in. Ah, and here. This is a map of the region. Yarrow's house is at the blue dot. So, unless there's anything else, I'd say let's step to it. Just meet me at the farm when you're done. All right. Huh? Treasure hunter. That has a... Let's just say, I help people to fulfill certain materialistic desires of theirs. Just like the Holy Warden who brings back the lost shoe to the maiden. Only the maiden pays me to do it. And I have a more... You do. But let's save the socializing for later, okay? Usually, I am always in for a good talk, but for now, let's focus on the mission. Huh. Well observed. Yes, I am indeed sublime by my path, but please, just ignore that, will you? I'm not a big fan of titles. Most of the time, they're just a means for boring people to feel superior towards others. Hey. O, mamy znaczniki. Więc znajdź szkatułę, którą Jarrow rzucił do morza, nie opadał swojego domu i porozmawiaj z Alfredem. Także tak też zrobimy, natomiast mamy tak o, tutaj mamy rozmawiać z Alfredem, a tutaj musimy znaleźć szkatułkę. Tylko fajnie, tylko którędy się którędy się tutaj do tego wszystkiego dostać. Obserwacyjny starej tamy odkryto. Oki. A, tutaj byliśmy. Stąd przyszliśmy. I jako obecnie musimy mamy bandytę, długi łuk, stare buty włóczęgi, a tam włóczęgi, wytrych, żelazne rękawice, żelazny sztylet. Właśnie, on tutaj ma inny, no przeszukamy. Ambrozja. Szukamy Fina i oczywiście Karbosa. Dobrze, myślę, że w tym odcineczku na tym zakończymy. Taki dzisiaj też króciutki, godzinny. A więc dzięki za obejrzenie, dzięki za wszystkie łapeczki, dzięki za subskrypcję I oczywiście na koniec jeszcze raz zapraszam wszystkich do dołączenia do Gwardii Gregusa. Jest to serwer Discordowy oraz do odwiedzenia mediów społecznościowych. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem, jak również w przypiętym komentarzu. Także to chyba tyle na dziś. Dzięki, do usłyszenia. Trzymajcie się i hejka!